nawigator, który był przyznany panu samolotowi pana prezydenta, nie mógł równocześnie obsłużyć samolotu pana premiera. Rosjanie powiedzieli albo, albo, dwóch liderów nie damy. Wtedy w MSZ-cie podjęto decyzję, że jeżeli pan premier i jego samolot mają być pozbawieni nawigatora, to równocześnie zabierze się nawigatora samolotowi, którym będzie leciał pan prezydent. Ani jeden, ani drugi. Ale w tym samym momencie samolot pana premiera został objęty szczególną ochroną, a jego wylot został skoordynowany z wylotem samolotu pana premiera Władimira Putina. I było to przedmiotem ustaleń dyplomatycznych, zgodnie z którymi samolot pana premiera miał wylecieć po uzgodnieniu czasu, w jaki Rosjanie uznali za pożądany, tak by mógł zostać objęty tą samą ochroną, jaką objęty był w tym czasie lecący do Smoleńska i Katynia samolot premiera Władimira Putina. Jak już mówiłem, podczas organizowania tej wizyty złamano wszystkie pisane i niepisane przepisy związane z bezpieczeństwem prezydenta. Przytaczam, tutaj przywołujemy jeden z nich, być może kluczowy. Otóż instrukcja, która mówi, jak organizować bezpieczeństwo lotu prezydenta, jasno stwierdza, że muszą być przygotowane dwa samoloty. Zasadniczy i zapasowy. Z wielu różnorodnych powodów, o których tutaj nie ma czasu dyskutować. Nie zapewniono tego. Nie przeprowadzono też żadnych wizyt rozpoznawczych na terenie lotniska w Smoleńsku. Nie dopuszczono tam przedstawicieli kancelarii prezydenta, ale także ani razu tego lotniska nie oglądał żaden funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Pan Jerzy Miller, który teraz przygotowuje podobno raport na temat odpowiedzialności, zapewne osobny rozdział poświęci swojej odpowiedzialności. Dlatego, że to on jako minister spraw wewnętrznych i administracji nadzoruje Biuro Ochrony Rządu. I to jego zobowiązuje bezpośrednio, a za chwilę przywołamy ustawę w tej sprawie, obowiązek wyznaczenia wystarczających sił i środków dla zagwarantowania bezpieczeństwa prezydentowi Rzeczypospolitej. Nie zrobił tego. Tymczasem bezpieczeństwo prezydenta oddano w ręce rosyjskie. Macie tutaj państwo relację pana pułkownika, dziś w nagrodę już generała Pawła Bielawnego, który stwierdził, że wszystko oddano w ręce Federalnej Służby Ochrony formacji rosyjskiej wywodzącej się z KGB. Kwietnia o godzinie 22 wszystko już powinno być jasne. Przyszła wiadomość o możliwym zamachu terrorystycznym. Ale tę wiadomość schowano do kieszeni. Żadna służba ochrony państwa, której obowiązkiem jest strzec życia i zdrowia i bezpieczeństwa najważniejszych osób, w tym oczywiście prezydenta. Proszę państwa, w tym samolocie niemal każda osoba powinna być ochraniana. Przychodzi informacja o możliwym zamachu. Nic się nie robi. Przemilcza się to. Tak dalece ufano służbom rosyjskim, że nawet nie planowano obecności żadnego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, który by oczekiwał na pana prezydenta na lotnisku.
Do tej informacji, na chwileczkę już można, do tej informacji chcę dodać jeszcze jedną, na którą wskazują relacje, jakie uzyskaliśmy po tej tragedii. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że obok milicji, Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Federalnej Służby Ochrony, żołnierzy rosyjskich, w okolicach, na tamtym terenie był także specnaz. Oto ustawa o Biurze Ochrony Żony. To minister właściwy do spraw wewnętrznych podejmuje decyzję o zakresie działań, o których mowa w punktach precyzujących zasady ochrony życia i bezpieczeństwa prezydenta. One są tutaj wymienione. Przywołujemy także inne fragmenty instrukcji HET, tej, która dotyczy ochrony prezydenta i najważniejszych osób w państwie, a które zostały brutalnie złamane. Mówi się tam między innymi, że Biuro Ochrony Rządu w razie lotu na lotnisko, które nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej, ma obowiązek zorganizowania ochrony samolotu i prezydenta na tym lotnisku. Obowiązek. Nie dowolność. Obowiązek. Tu są przywoływane te fakty, które państwu już relacjonowałem w sprawie nawigatora, czyli lidera. Lidera, który był przyrzeczony przez Rosjan dla pana prezydenta, ale ponieważ pan premier by poczuł się urażony, nie mając takiej możliwości, więc zrezygnowano także z zabezpieczenia pana prezydenta, organizując ochronę samolotu pana premiera przez koordynację z wylotem premiera Władimira Putina. Po dzień dzisiejszy nie jest do końca wyjaśniona sprawa wyznaczenia miejsc zapasowego lądowania. Jednymi z najbardziej przerażających fragmentów rozmów na wieży w Smoleńsku w trakcie tego tragicznego lotu są te momenty, gdy kontrolerzy rosyjscy proszą swoją centralę, by wyznaczono zapasowe miejsca lądowania, a centrala odmawia, ponieważ nie było tych miejsc lądowania, a z jakichś powodów w tych ostatnich minutach centrala nie chciała wskazać innego miejsca, nakazując lądowanie. Może dokładnie nakazując zniżanie się do lądowania. Bardzo często jesteście państwo wprowadzani w błąd co do charakteru tego lotniska i reguł, jakie obowiązywały wówczas, reguł związanych z przyjmowaniem statków powietrznych. Przywołujemy więc rosyjskie dokumenty normujące sposób działania kontrolerów na lotniskach wojskowych. Macie państwo przywołane to tam na samym górze ekranu. To obowiązkiem kontrolera lotu jest zakazywać lub zezwalać na lądowanie statku powietrznego, państwowego, wojskowego statku powietrznego. Tutaj zezwolono na lądowanie. Nie zamknięto lotniska, chociaż taki był obowiązek kontrolerów wieży. Nie zamknięto, bo inaczej chciała centrala. Przywołujemy tutaj państwu, zwłaszcza na dole, macie tam przywołany Witebsk lub Mińsk, w innych fragmentach mówi się też o Moskwie, rozmowy kontrolerów wieży z centralą w Twerze i centralą w Moskwie, w których się
próbuje ustalić zapasowe lotnisko ze względu na fatalne warunki meteorologiczne na lotnisku Siewierny Smoleńsk. Kontrolerzy chcą odesłać ten samolot. Centrala tego nie chce. Bardzo proszę, żebyście Państwo, na chwilę Pani może poczekać, zwrócili uwagę na zdanie, które Pan pułkownik Krasnokucki formułuje o godzinie 10:33:52. Towarzyszu generale, podchodzi do trawersu. Wszystko włączone i reflektory w trybie dziennym. Wszystko gotowe. To był wynik rozkazów moskiewskich, żeby za wszelką cenę przyjąć ten samolot. A takie były skutki. Jedną z tajemnic, straszliwych tajemnic tej tragedii jest rola ludzi związanych z komunistycznymi służbami specjalnymi w tym, do czego doszło. Oto pan Tomasz Turowski, człowiek, który odegrał jedną z bardziej fatalnych ról w historii Polski lat 70. i 80., penetrując Towarzystwo Jezusowe, a potem donosząc na Watykan i Ojca Świętego. Gdy okazało się na przełomie stycznia i lutego 2010 roku, że pan prezydent nie da się odwieźć od wizyty w Smoleńsku i pojedzie tam z pewnością, wezwano właśnie Tomasza Turowskiego, który wtedy już nie był na służbie państwowej. Wezwano go i powierzono mu kierowanie wszystkimi przygotowaniami w Moskwie, w ambasadzie polskiej w Moskwie, związanymi z wizytą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To w jego ręce powierzono wszystkie dokumenty, odpowiedzialność za wszystkie rozmowy, wszelkie ustalenia. To przez jego biurko przechodził każdy skrawek papieru dotyczących tego, jak ma wyglądać wizyta pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zarówno pan minister Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego ta decyzja bezpośrednio obciąża, jak i pan premier Donald Tusk, który przyjął na siebie odpowiedzialność za kierowanie służbami specjalnymi, musieli wiedzieć, co robią. Taka była geneza i taki był przebieg tragedii. Choć do szczegółów jeszcze wrócimy. Ale to, co działo się, zaczęło dziać się po tej tragedii, jest nie mniej dramatyczne, a dla losów państwa polskiego stanowiące kontynuację tego straszliwego ciosu, jakim była śmierć polskiej elity. Oddano całe postępowanie i śledztwo. Wszystkie dowody, prawo pisania raportu, a nawet legalność i możliwość legalnego powołania i badania przez organy Rzeczpospolitej Polskiej tej tragedii, wszystko to oddano w ręce rosyjskie. Umową, jaką zawarł pan premier Donald Tusk 13 kwietnia 2010 roku z panem premierem Władimirem Putinem, odrzucono porozumienie z 1993 roku i przyjęto rozporządzenie, jakie wydał wtedy właśnie 13 kwietnia pan Władimir Putin. Zgodnie z tym rozporządzeniem badana była katastrofa, badany był dramat, badana była tragedia smoleńska. Zrezygnowano z wszystkich przywilei, jakie
dla strony polskiej wynikają z porozumienia 93 roku, gwarantującego Polsce równoprawność w badaniu tej tragedii, gwarantującego Polsce także prawo domagania się spełnienia szeregu zobowiązań strony rosyjskiej, takie jak przygotowanie bezpiecznego lotniska, takie jak przygotowanie fachowych kontrolerów lotu, takie jak przygotowanie właściwych kart podejścia i informacji meteorologicznych. Wszystkie te kwestie zawarte są w porozumieniu 93 roku. Rezygnując z tego porozumienia 13 kwietnia, pan premier Donald Tusk wydał Polskę w tym zakresie w ręce Federacji Rosyjskiej i pana Władimira Putina. Wszystko, co się dzieje od tamtego czasu, ma swoje źródło w tej właśnie decyzji pana premiera Donalda Tuska. Także to, co państwo widzicie teraz na ekranie. A co może naprawdę szokować? Otóż okazuje się, i jest to relacja ekspertów, którzy byli tam na miejscu, że akredytowany pan Edmund Klich swoim działaniem uniemożliwił badanie wraku tego samolotu, bowiem w kluczowym momencie po prostu wyjechał. A ponieważ tylko on był upełnomocniony do kontaktów z Rosjanami, oni powiedzieli, nie ma waszego szefa, nie macie dostępu do wraku. Ale także czarne skrzynki, których po dzień dzisiejszy nie mamy i które Rosjanie przejęli na mocy tego porozumienia i osobnego, zawartego, podpisanego przez pana Jerzego Millera, były w trakcie ich kopie fałszowane i w sposób sfałszowany przekazane do, tak powiem, analiz stronie polskiej. Ale jak państwo pamiętacie, pan Jerzy Miller wraz z panią Anodiną fotografowali się z tą dyskietką w ręce, gwarantując, że kopia jest w pełni wiarygodna i dokładnie odzwierciedla oryginał. Nie minęło jednak 3 dni i okazało się, że na tej kopii, którą przywiózł do Polski pan Miller, brakuje 17 kluczowych sekund. I trzeba było wracać do Moskwy po te brakujące sekundy. To właśnie wtedy pan Jerzy Miller stwierdził z właściwą sobie dezynwolturą, że nagranie czarnej skrzynki trwa 30 minut. No, tak być powinno. Tak zawsze jest. Problem w tym, że to nagranie trwa 39 minut, a nie 30. Przedstawiamy państwu świadectwa niektórych rodzin, tych, którzy polegli nad Smoleńskiem, wskazujących na fałszowanie dokumentacji rosyjskiej dotyczącej zwłok ich najbliższych. W tej sprawie prezentujemy wypowiedź pani Jadwigi Gosiewskiej, pani Zuzanny Kurtyki, pani Małgorzaty Wasserman. Wszystkie te osoby najbliższe stwierdzają, że albo nie było sekcji zwłok, albo opis ciał nie dotyczy ich bliskich. Nie dość, że powierzono wszystko w ręce rosyjskie, w troskliwe ręce byłego pułkownika KGB pana Władimira Putina, to jeszcze zrobiono wszystko, żeby nasi sojusznicy nie mieli żadnej możliwości pomożenia nam. Odmówiono kwaterze głównej NATO, która proponowała wysłanie swoich ekspertów. Odmówiono także Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych, który także wyrażał gotowość wysłania swoich ekspertów. A gdy wraz z panią minister Fotygą miałem zaszczyt rozmawiać z przedstawicielami parlamentu, kongresu Stanów Zjednoczonych na temat
pomocy amerykańskiej dla Polski na temat stworzenia obiektywnej międzynarodowej komisji, to nas, ludzie, którzy oddali wszystko w ręce rosyjskie, oskarżyli o zdradę stanu. W trakcie już pierwszych dni nie tylko strona rosyjska wprowadzała w błąd światową i polską opinię publiczną, niestety w tej paradzie kłamstw żywy udział wzięli także przedstawiciele administracji pana Donalda Tuska. Jednym z takich przykładów dramatycznych jest utajnienie momentu tragedii, momentu katastrofy. Jak państwo pamiętają, przez blisko miesiąc zapewniano nas, że doszło do niej o godzinie 8:10:56. Ale już w nocy z 10 na 11 kwietnia wspólna narada prokuratorów rosyjskich i polskich stwierdziła, że katastrofa miała miejsce o godzinie 8:10:40. Przed nami ten fakt utajniono. Przywołujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wskazują, że posługiwano się publicznie godziną 8:56, wiedząc już o tym, że to fałsz, że to kłamstwo. To wypowiedzi pana Donalda Tuska, Edmunda Klicha, którzy kwestionują wagę dla Polski porozumienia z 1993 roku i uzasadniają swoje działanie. Przypomnijmy więc, że poza innymi konsekwencjami, skutkiem tego jest pozbawienie legalności działania komisji pana Millera, bowiem komisja polska zgodnie z polskim prawodawstwem może badać wypadki i katastrofy lotnicze poza granicami kraju tylko wtedy, jeżeli państwo, na terenie którego zwróci się do nas o zbadanie takiej katastrofy lub samo jej nie bada, bądź też łączy nas porozumienie z tym państwem przewidujące takie działanie. Rosja badała na swój sposób tę katastrofę i to za zgodą Polski. Rosja nie zwróciła się do nas o zbadanie tej katastrofy. A porozumienie przewidujące możliwość badania jej przez nas, to z 1993 roku, zostało przez pana premiera Donalda Tuska wyrzucone do kosza. Konsekwencją tego działania pana premiera Donalda Tuska było lekceważenie ze strony rosyjskiej najbardziej podstawowych wymogów obiektywizmu. Nie dostarczano stronie polskiej fundamentalnych dokumentów, niszczono wrak, fałszowano czarne skrzynki. To wszystko są skutki rezygnacji i przekazania w ręce rosyjskie całego postępowania. Tych wypowiedzi pani minister Kopacz już nie chce komentować, państwo i pamiętacie. Jedno może warto przypomnieć. Raport ekspertów archeologicznych, którzy badali w październiku miejsce katastrofy, ten raport, w którym się mówi, że znaleziono 5000 szczątków tego samolotu i kości naszych przywódców, wskazuje, że to są tylko bardzo pobieżne, powierzchniowe wyniki, że nie mogli oni dokonać głębszej analizy, dlatego że główne miejsce katastrofy zostało zalane przez Rosjan betonem i nie można się tam pod powierzchnię dostać, ale że prawdopodobnie drugie tyle tam się znajduje.
To jedno z najbardziej brutalnych kłamstw raportu pani przewodniczącej Anodiny, w ręce której pan Donald Tusk oddał orzekanie o losie pana prezydenta i całej polskiej elity. To te zdania miały i mają przedstawiać nas na całym świecie jako naród alkoholików nieodpowiedzialnych, którzy samobójczo sami doprowadzają do śmierci własnej elity. W sytuacji, w której nie ma na to żadnych dowodów, nie ma żadnych przesłanek. Mówimy o tym tak wiele także dlatego, że po dzień dzisiejszy nie ma żadnego generała, Wojska Polskiego, który by przeciwko temu zaprotestował. A także dlatego, że rząd pana Donalda Tuska wiedział o tym oskarżeniu już w październiku 2010 roku. To my dowiedzieliśmy się o tym dopiero w styczniu. Ale rząd pana Donalda Tuska miał ten dokument już w październiku i milczał. I przygotowywał się, że to zostanie opublikowane we wszystkich światowych dziennikach i mediach. Przywołuję tutaj także informację o drugim, jeszcze bardziej wstrząsającym dowodzie utajniania przed polską opinią publiczną podstawowych dowodów wskazujących na rosyjską odpowiedzialność w całej tej sprawie. Jednym z głównych dowodów są właśnie nagrania rozmów kontrolerów lotu z wieży ze swoimi zwierzchnikami w Twerze i w Moskwie. To stamtąd dowiedzieliśmy się, jaki był prawdziwy przebieg wydarzeń, kto na kogo naciskał i jak okłamywano polską załogę, jak prowadzono ją, jak słusznie sformułował to jeden z posłów, na śmierć. Otóż te informacje, te dowody rząd pana Donalda Tuska miał już w końcu kwietnia 2010 roku, ale opinia publiczna polska poznała je dopiero w styczniu 2011 roku. Takie dylematy przeżywa pan Donald Tusk.